będziemy zwiedzali wzgórze świątynne, a później ścianę płaczu. Obowiązkowa kontrola przed wejściem na wzgórze świątynne. Tam wszystko jest porąbane. Na dole są Żydzi, na górze muzułmanie. Specjalnym przejściem idzie się na wzgórze świątynne. W dole widzimy ścianę płaczu. Z góry widać dokładnie podział na dwie części. Dla kobiet i dla mężczyzn. Dlaczego oni dzisiaj mają te białe tkaniny? Bo dzisiaj jest święto i mamy być czyści i czekamy na to, że w dzień pojednania będziemy ubrani zupełnie na biało. Jesteśmy już na wzgórzu świątynnym. My teraz jesteśmy na łukach. Krzyżowcy nazywali to stajnie Solomona. A tutaj modlący się muzułmanie. Kopuła przykrywa skałę, na której według Biblii Abraham chciał złożyć w ofierze Bogu swego syna Izaaka, a według Koranu zaś miał złożyć swego pierworodnego syna Izmaela, od którego pochodzą Arabowie. W prawie kwadratowej platformie o wysokości 3 metrów, na którą wchodzi się z 4 stron po 8 schodach. Na kopule wykaligrafowano koraiczną surę Al-Ikhlas. Koran składa się ze 114 sur, czyli rozdziałów. Sura ta wychwala Allaha, opisując jego wielkość, potęgę i majestat. Meczet kopuły na skale stanowił przeciwwagę do monumentalnych kościołów chrześcijańskiej Jerozolimy. Miała pokazać muzułmanom, że Jerozolima przemieniła się ze świętego miasta Żydów, a następnie chrześcijan w święte miasto islamu. Powoli opuszczamy wzgórze świątynne. Wyjście ze wzgórza świątynnego oczywiście po przejściu punktu kontrolnego. A teraz ponownie idę do ściany płaczu. Żydzi ortodoksyjni przychodzą tu zazwyczaj w czarnych garniturach i czarnych kapeluszach na głowach. W ich ubiorze rzucają się w oczy długie, białe frędzle wypuszczone na spodnie spod koszuli. Modlący nakrywają dodatkowo głowę specjalnym szalem modlitewnym taweset. Jest biały, a wzdłuż boków ma czarne lub granatowe pasy. Biały kolor oznacza czystość aniołu, czyli stan, w jakim powinien przystąpić do modlitwy każdy Żyd. Pasy po bokach oznaczają słabość ludzką, którą przecież wszyscy ludzie ulegają. Jednym z najważniejszych elementów tawesu są nakazane przez Torę frędzle. Mają one znaczenie religijne, a w liczbie zawiązanych na nich supełków zapisane jest imię Boga. Niektórzy ortodoksyjni Żydzi, zwłaszcza Hasydzi, zamiast garniturów noszą jeszcze stroje wywodzące się z XVIII wieku. Składają się na nie długie do kolan hałaty, czarne lub białe ciemne prążki, spodnie do kolan, tzw. pludry oraz białe pończochy. Taką karteczkę Barbara i ja na ścianie płaczu żeśmy też złożyli. Na głowach mają kapelusze lub tzw. lisiury, okrągłe czapki obszyte futrem sobola lub lisa. Niektórzy z mężczyzn na czas modlitwy zakładają tefilin, inaczej filakterie, małe skórzane pudełeczka z napisanymi na pergaminie wersetami Tory. Jeden mocują przy czole, a drugi długim rzemieniem do lewego ramienia na wysokości serca. Kolejka chętnych, którzy chcą wejść na wzgórze świątynne, jest coraz dłuższa.